dwa dni temu pokazałam Wam, jak zrobić falbankę w skarpetkach czy w rękawkach. Zależy, co będziecie robiły z taką falbanką, jaki projekt będziecie miały. Obiecałam Wam, że sprawdzę moją listę filmów, które mam tutaj na YouTube, czy pokazywałam Wam już ten wzór. Nie mogę tego znaleźć. Jeżeli któraś z Was znalazła go, pokażę dzisiaj jeszcze raz. Nie zaszkodzi. Mamy tutaj typowo ażurowy wzór, wzór na wiosenne, letnie projekty. Ja już tutaj jeden raport na wysokość i dwa raporty na szerokość zrobiłam. I dzisiaj pokażę Wam, zrobię dla Was dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Popatrzcie, tak wygląda jego prawa strona, tak wygląda lewa strona. Mamy znowu wzór, który możemy dziergać na drutach, na dwóch drutach lub w okrążeniach na drutach z żyłką. W sumie wzór bardzo prosty, wzór składający się z 13 oczek, a więc mamy liczbę oczek podzieloną przez 13. W rzędach robiąc mamy dwa oczka brzegowe. Robiąc w okrążeniach nie mamy tych oczek brzegowych, tylko mamy liczbę oczek podzieloną przez 13. Na wysokość mamy 16 rzędów lub 16 okrążeń. 17 rozpoczynamy znowu od pierwszego. Rzędy i okrążenia parzyste przerabiamy tak, jak oczka schodzą nam z drutu, to znaczy drugie, czwarte, szóste i tak dalej. Tu w rzędach, jak robicie prawe oczko, te niebieskie to są prawe oczka, to one w parzystych rzędach schodzą Wam jako lewe. Natomiast te lewe oczka schodzą Wam jako prawe. Dwa oczka razem, narzuty. Narzuty przerabiamy na lewo w rzędach, te przerabiamy również na lewo. Robiąc w okrążeniach, drugie, czwarte i tak dalej, prawe oczka przerabiacie na prawo, bo tak schodzą z drutu, lewe przerabiacie na lewo, te dwa razem, które robimy, przerabiacie na prawo, narzuty na prawo i tak dalej. Tak jak już wspomniałam, to są prawe oczka, na czarno są zaznaczone lewe oczka. Narzuty znowu mamy na zielono. Tu mamy dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Natomiast te pomarańczowe to są dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. Tu mamy trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. W sumie to wszystko, więcej nie muszę Wam powiedzieć na temat tego szkicu, na temat tych znaczków, które tutaj porobiłam, kolorowe. A więc możemy zacząć. Tak jak powiedziałam, robimy dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam. Kolejne oczko przerabiam na prawo. Następnie mamy cztery oczka lewe. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę i to oczko, które tu powstaje, ma skłon w prawą stronę. Jeden narzut, pięć oczek lewych. I piąte. I jedno prawe. Powtarzamy raport. Jedno oczko prawe, cztery oczka lewe, dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę, narzut, pięć lewych i pięć, jedno prawe. Po ostatnim Waszym raporcie robicie tylko oczko brzegowe, ja przerabiam je na lewo.
odwracacie waszą lobudkę i drugi parzysty rząd przerabiacie tak, jak oczka schodzą wam z drutu. Tam, gdzie robiliście lewe oczka, popatrzcie, schodzą one z drutu jako prawe. Tam, gdzie robiłyście prawe, one schodzą wam z drutu jako lewe oczka. Narzuty przerabiacie na lewo. W rzędach oczywiście. W okrążeniach przerabiacie narzuty na prawo, wsuwając prawy drut pod przednią ściankę. Trzeci rząd, oczko brzegowe, następnie mamy jedno oczko prawe, trzy oczka lewe. Dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Narzut, jedno prawe, narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę. A więc pod tylnymi ściankami wsuwamy prawy drut i przeciągamy włóczkę. To oczko, które tu powstaje, ma skłon w lewą stronę. Dwa oczka lewe, nie, trzy oczka lewe, przepraszam, trzy są lewe i jedno prawe. Drugi raport, oczko prawe, trzy lewe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut, jedno prawe, narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Trzy oczka lewe i jedno prawe. Po ostatnim raporcie mam już tylko oczko brzegowe na lewo. To był teraz trzeci rząd. Czwarty, jak zwykle, każdy jeden parzysty rząd przerabiamy tak, jak oczka schodzą nam z drutu. Rząd piąty, oczko brzegowe, jedno prawe, dwa oczka lewe. Następnie znowu mamy dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę, jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, narzut i jeszcze raz dwa razem ze skłonem w lewą stronę, następnie dwa lewe i jedno prawe. Drugi raport, prawe, dwa lewe, dwa razem skłon w prawą stronę pod przednimi ściankami, narzut, jedno prawe, narzut, dwa razem skłon w lewą stronę, narzut i jeszcze raz, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, dwa lewe i jedno prawe. Na końcu mamy tylko oczko brzegowe. To był teraz piąty rząd, szósty znowu po rysunku. Rząd siódmy, oczko brzegowe, jedno prawe, jedno lewe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut, prawe, narzut. Kolejne trzy oczka przerabiamy razem ze środkowym na wierzchu, a więc podbieram te dwa oczka pierwsze, zdejmuję je bez przerabiania z lewego na prawy drut. Lewym drutem podbieram pierwsze z tych oczek, wyciągam prawy drut, to oczko środkowe, które wisi tu w powietrzu, podbieram prawym drutem i kładę z przodu na lewym drucie. I teraz dopiero wsuwam prawy drut pod te trzy oczka, pod ich tylnie ścianki, przeciągam włóczkę i mam jedno oczko, które ma prostą linię. Narzut, jedno prawe, narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, lewe i prawe. Kolejny raport, jedno prawe, jedno lewe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę,
narzut, prawe, narzut i znowu trzy oczka razem. Jedno oczko prawe, jeden narzut, przepraszam, i teraz oczko prawe, narzut, dwa razy skłon w lewą stronę, jedno lewe, jedno prawe i oczko brzegowe. Rząd dziewiąty, po oczku brzegowym robimy jedno oczko prawe, jedno lewe. Następnie mamy jeden narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Jedno prawe, dwa razem skłon w prawą stronę. Narzut, dwa oczka prawe, dwa razem skłon w prawą stronę, narzut, jedno lewe i jedno prawe. Drugi raport, prawe, lewe, narzut, dwa razem skłon w lewo, prawe, dwa razem skłon w prawo, narzut, dwa prawe, dwa razem skłon w prawo, narzut, lewe, prawe i oczko brzegowe. Zrobiliśmy teraz dziewiąty rząd. Jedenasty rząd, po brzegowym robimy jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe. Narzut, dwa razem skłon na lewo. Narzut, trzy razem. Narzut, dwa razem skłon na prawo. Narzut, jedno prawe, jedno lewe i jedno prawe. Drugi raport, oczko prawe, oczko lewe, prawe, narzut, dwa razem w lewą stronę skłon, narzut, trzy razem, narzut, dwa razem w prawą stronę skłon, narzut, jedno prawe, jedno lewe, prawe i po ostatnim raporcie oczko brzegowe. Trzynasty rząd, brzegowe, jedno prawe, jedno lewe, dwa prawe, narzut, dwa razem skłon w lewą stronę, jedno prawe, dwa razem skłon w prawą stronę, jeden narzut, dwa prawe, lewe i prawe. To był pierwszy raport. Rozpoczynamy drugi. Jedno prawe, oczko lewe, dwa oczka prawe, narzut, dwa razem skłon w lewą stronę, jedno prawe, kolejne dwa oczka przerabiamy ze skłonem w prawą stronę, a więc znowu pod przednimi ściankami, robimy jeden narzut, dwa oczka na prawo, jedno lewe, jedno prawe i po ostatnim waszym raporcie jest tylko oczko brzegowe. Odwracacie znowu waszą robótkę i kolejny parzysty rząd, czternasty, przerabiacie tak, jak oczka schodzą wam z drutu.
Przedostatni, 15 rząd, oczko brzegowe, jedno prawe, jedno lewe, 3 oczka prawe, narzut, 3 razem, jeszcze jeden narzut, 3 prawe, jedno oczko lewe i prawe. Drugi raport, prawe oczko, lewe, 3 prawe, narzut, 3 razem, narzut, 3 prawe oczka, jedno lewe, prawe i ostatnie brzegowe przerabiam na lewo. To był teraz 15 rząd. Jesteśmy w ostatnim, 16 rzędzie. I tutaj znowu przerabiamy wszystkie oczka, tak jak one schodzą nam z drutu. Narzuty również przerabiamy na lewo. Jeżeli przerabiacie w okrążeniach, to narzut przerabiacie na prawo, wsuwając prawy drut pod przednią ściankę. U mnie są to wszystkie tutaj oczka lewe, narzuty. I tak przerabiacie do końca wasz 16 rząd czy 16 okrążenie. 17 okrążenie lub 17 rząd rozpoczynacie znowu od pierwszego. To znaczy znowu robicie od pierwszego do 16 i w ten sposób powtarzacie każdy jeden rząd. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie wam dziękuję za to, że gościliście znowu na moim kanale. Życzę wam miłego dnia i zostańcie zdrowi. Do usłyszenia. Cześć.